budowali. Znajdujemy się w miejscowości Kruklanki. Z tego co wiadomo, stał tutaj most do roku 45, w którym to roku Niemcy właśnie zaminowali cały obiekt i wyburzyli go. I z drugiej strony właśnie mamy drugą część zwalonego mostu. I tu właśnie kiedyś były tory na tym nasypie kolejowym. I zobaczymy, co jest po tej stronie jeszcze, po której my tu się znajdujemy, a z drugiej strony zaraz pójdziemy zobaczyć, co jest tam. Także tutaj widzimy także jakieś stanowisko ogniowe i na górce też coś jest. I za chwilę zobaczymy, co tam jest. Także na górze już widzę po prawej stronie także jakiś schron i tu jest jakieś stanowisko. Piękne miejsce, naprawdę. I już widziałem z tyłu, także stoi schron. I tam widzimy jezioro przed nami. Ciekawy kształt stanowiska strzeleckiego, naprawdę. Chyba, że to jest jakaś ulepszona wersja garnku Kocha. Znajdujemy się na niewielkim wzniesieniu, dlatego całe to wzniesienie właśnie
okopane jest transzejami. O, jest coś. Kasia, jest schron. Właśnie, szukajcie, a znajdziecie. Tu właśnie idzie okop i tutaj coś mamy znowu. Piękna sprawa. No, mamy trochę światła i zobaczymy, może uda się coś zobaczyć. Czy tu jest to wejście? Tu widzimy otwór czerpni powietrza. Tutaj może być prawdopodobnie rów przeciwczołgowy. I tu widzimy jakieś takie druty kolczaste. Być może są to jeszcze drugowojenne. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zauważyliśmy tutaj także schron na górce. Zaraz tam podejdziemy. No, zobaczymy, czy coś tutaj jest, czy nam się przywidziało. I teraz muszę wspinać się na samą górę. Tak wygląda widok z góry. I tutaj na samym szczycie jest także garnek Kocha oraz prawdopodobnie nieukończony schron. Tam nic nie było? Piękne widoki, naprawdę. Punkt widokowy, ptaki drapieżne. Tak. Tu widzimy też schron jednoosobowy. Tak zwany garnek Kocha. No i tutaj budynek nieznanego przeznaczenia. Być może został już wybudowany po II wojnie światowej, jako tylko punkt widokowy. Tego nie wiem. Wróciliśmy tutaj do zburzonego mostu i pójdziemy zobaczyć z drugiej strony. Prawdopodobnie widok będzie taki sam. Druga część wiaduktu. Tak więc jesteśmy z drugiej strony wyburzonego mostu. To jest jedna część mostu, druga i oczywiście tutaj leżały tory.